Nie wiem, czy planujecie swój dzień, czy macie terminarz, który macie wypełniony godzinę co godziny. Czy wiecie, gdzie dzisiaj będziecie musieli pójść, czy co będziecie dzisiaj musieli zrobić? Ja dzisiaj rozpoczynam mój dzień od wizyty w banku i tam czekając otrzymałem numerek 70. Teraz czas oczekiwania w kolejce. Ale wiele ludzi nie lubi czekać. Ja osobiście również nie lubię czekać. Wiele ludzi bardzo szybko chce coś załatwić, natychmiast zrealizować to, co sobie zamierzyło. Wiele ludzi udaje się w drogę i śpieszy się z jednego miejsca na drugie. W dzisiejszej niedzieli, przedostatniej niedzieli w roku kościelnym, chcemy choć na chwilę zatrzymać się i przyjrzeć czasowi. Przyjrzeć się tej kolejce, w której gdzieś stoimy, czekając do wieczności. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Czy wasze myśli w ogóle kiedykolwiek podążają w stronę tego, co nieuchronnie do każdej i każdego z nas się zbliża, czyli do naszej śmierci? Najczęściej dzieje się tak na pogrzebach, ale w taki piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj, czy chcemy na ten temat myśleć? Posłuchajcie, co mówi dziś do nas Hiob. Człowiek urodzony przez kobietę ma życie krótkie i pełne niepokoju. Jak kwiat wyrasta i więdnie, jak cień przemija i pozostaje. Na takiego otwierasz Twe oczy i przyprowadzasz mnie na swój sąd. Ustalone są dni człowieka, a liczba jego miesięcy policzona u Ciebie. Wyznaczyłeś mu granicę, której nie przekroczy. Patrząc na kalendarz, na mój kalendarz, który jest wypełniony niektórymi terminami nawet 2 lata do przodu, zastanawiam się, a może wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy to, co robimy i to, jak planujemy swój czas, jest w zgodzie z tym, co Bóg o nas myśli, co Bóg dla nas zaplanował. Mamy się dziś zastanowić, czy może za dużo nie nałożyliśmy na swoje barki, czy za dużo nie zaplanowaliśmy. Bo nam czasami się wydaje, że mamy numerek 1 789 135 000. I jeszcze przed nami jest bardzo wiele osób, które odejdą wcześniej niż my. A może? Może jest to numerek 13? Może jest to numerek 6? Albo 3? Pan Bóg dał każdemu miejsce na ziemi i czas, który doskonale mu wyznaczył. Wykorzystajmy ten czas właściwie, wiedząc, że przemijamy i wypełniając go tym, co Pan Bóg dla nas najlepszego przygotował. Miłością, pokojem i dobrocią dla innych. Tego Wam na dzisiejszą niedzielę życzę.